Putin może zaatakować przesmyk suwalski. Runek Grodziński na północy od Narwi na Warszawę, na południe między Bugiem. Ponownie jestem w najniebezpieczniejszym miejscu na ziemi, czyli w przesmyku suwalskim. Gdzie są czołgi? Gdzie hamery? Nie wyglądają jak żołnierze. Sprawdźmy, co się zmieniło. Chciałbym być marynarzem. Kurde, głębia. Czy jest pan rosyjskim żołnierzem? Nie. Suwalska racja żywnościowa, czyli jagodzianki. Są pyszne, tuczące, ale pyszne. Jedyny drapieżnik, jakiego spotkaliśmy, to łabądź, który chronił swoje młode. Ja jeszcze bym się wykąpał. Jak tam woda? Mokra? Jak na razie łatwiej o kaczki, jagodzianki i turystów niż o amerykańskich żołnierzy, czołgi czy ruskich. Bunkrów nie ma, ale też jest sympatyczny. No, szarlotka tutaj jest zajebista. Powiem wam, że strasznie spokojnie na tej Suwalszczyźnie. Nic się nie zmieniło, dalej nie wysłali czołgów ani nic. Generalnie są rzeczy ważne. Szarlotka jest jedną z nich. Oh, takie cuda. Prosto z kaflowego pieca. Ta cisza jest podejrzana. Ja ci popluję teraz. Ty chamie jeden. Jest jakiś u was, ale daleko nie pojedzie. No. I sprzęt do holowania ruskich czołgów też jest. I to jest klasa. Spokój, cisza, pyszne jagodzianki, fajni ludzie. To spotkacie na Suwalszczyźnie. Jestem tu po raz kolejny i potwierdzam. Przesmyk Suwalski to najpiękniejsze miejsce na ziemi, a na pewno nie najniebezpieczniejsze.